Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam do następnego odcinka z gry City Skylines, w którym to będziemy robić, zapomniałem. Coś mieliśmy robić, ale wyleciało mi to z głowy. Musicie mi wybaczyć. Tak, mam problem generalnie z tym odcinkiem tutaj i chyba mieliśmy z tego co pamiętam próbować rozwiązać jakoś ruch, jeśli chodzi o tutaj ten teren, i tak się zastanawiam, w jaki kurde sposób to zrobić, bo tak, tu mamy z podwójną ciągłą. Chyba ja spróbuję jeszcze tutaj ten ruch generalnie poszerzyć. Może coś to da, ale wątpię. Szczerze powiedziawszy, bo nie widzę tutaj w zasadzie, w jaki sposób by to miało się odbywać. Dalej ten ruch jest kurde. Dobra, nieważne. Ile mamy hajsu? Hajsu mamy sporo. Uniwersytet mamy. Prądu. Prądu nie ma za dużo, ale nie ma też mało generalnie. Czy ja mogę coś sobie kupić? Nie mogę sobie nic kupić. A szkoda, bo tutaj bym sobie się rozwinął. Spróbował się też rozwinąć w tym kierunku i już w stronę autostrady. Bo tak, tutaj generalnie jest ok, tu jest ok, tutaj czy ja bym chciał tutaj zrobić jakiś węzeł? Prawdopodobnie tak, tylko że gdzieś w tym miejscu dalej, zaraz tu w ogóle jest ta. Tu w ogóle są i druty i tego i góra, nie wiem. W każdym bądź razie tak, chciałbym tu zrobić węzeł, ale nie wiem w którym miejscu. Dlatego to sobie na razie zostawię. Węzeł autostradowy jak najbardziej chciałbym zrobić gdzieś tu, dlatego że chciałbym zrobić obsługę komunikacyjną do strefy przemysłowej oddzielną, bo dlatego że z tego co ja pamiętam, to tutaj część ruchu idzie właśnie idzie właśnie tutaj. Jeśli zrobiłbym to po prostu tutaj drugi węzeł oddzielny do obsługi tego, to jest duża szansa, że ten ruch by mi się zkomasował. A ten, no tutaj to na pewno zostawił tak jak jest. Tutaj by tak zostało, a tutaj bym zrobił to w ten sposób, to by też musiało tak, no. Wiecie co, to jest dobry myk. To jest dobry patent. Hajsu trochę mam. Widzę, że zapotrzebowanie jest ok. Sorki. Tutaj widzę, że zabudowa się rozwija. Też mieliśmy, wydaje mi się, że poszerzać zabudowę. Bo tak, chciałbym na pewno odblokować następny poziom. Zajmie mi to trochę, bo chciałem odblokować to. Będziemy mieli niedługo, myślę, problem z tym, z cmentarzami. Na pewno to krematorium chciałbym gdzieś tutaj postawić. No bo tak jak mówię, może być niedługo problem z tym, że no tutaj się zapełni, tak? Patrzcie, już mamy prawie połowę cmentarza zapełnioną. No dobra, jesteśmy tak, tutaj na razie się tym nie przejmuję, poczekajmy na dzień, bo w nocy gówno widać, jeszcze deszcz pada, więc jest w ogóle Lipton. Tak, prądu myślę, że mogę dostawić śmiało kolejną spalarnię, która niech mi tam prąd produkuje. Jeśli chodzi o pojemność wysypisk, jest ok. Jak wygląda sprawa przetwarzania? Mam generalnie olbrzymi zapas przetwarzania, bo jestem nawet nie jestem w połowie moich zasobów, a jeśli chodzi o prąd, jest tego nawet dosyć sporo, aczkolwiek wydaje mi się, że postawienie elektrowni olejowej, znaczy tej na ropę, tak, naftowej, nie będzie głupim pomysłem, dlatego że będę miał wtedy bardzo duży zapas prądu na długi, długi, długi czas. Tak, patrzcie, to jest tego 120. Co prawda jest dużo droższe, ale jednak to jest dosyć duży zapas. Geotermalnej. Hmm.
Właśnie, a może by dać sobie tutaj elektrownię geotermalną, która jest niestety, kurde, duża ona jest, szczerze powiedziawszy. I tak średnio mi się to widzi, ale, może to ma ręce i nogi. Jakbym to udał. Dobra, zapauzuję sobie na chwilę, bo muszę tutaj troszkę przebudować. Dawaj mnie to. Daj mnie to! No. Daj mi to źle. Źle, bo ja chcę to dać. O tu wyślę. Pyk, pyk. Niech to będzie na razie dotąd. I tu sobie dociągnę tą elektrownię geotermalną. Ile ona w ogóle kosztuje? No wiecie co? W zasadzie. Czemu nie? Ona nie jest bardzo droga. Tu idealnie mi się prawie, że idealnie wpasowuje się w tę zabudowę. Czy ja stąd jestem w stanie pociągnąć ciepłownię? Nie jestem w stanie, ale to nie jest generalnie problem. Dobra, zanim stanie dzień, który w zasadzie, patrzcie, wstaje, piękny wschód słońca na naszym miasteczku. Co tu w ogóle jest? Czego oni chcą? Brak wykształconych pracowników. Powoli! Kurde, gdzie się piekło? Poziomy. Jak jesteśmy z poziomami? Generalnie tutaj jest mina. Tu jest ok, więc mi się wydaje, że można też troszkę dzisiaj mieszkaniówkę pociągnąć. Nawet myślę, że o tą dzielnicę tutaj dokończyć rozbudowę. Jak najbardziej. Co tu w ogóle jest? Nie mamy komisariatu? Mamy komisariat, o co chodzi? Więzień nie mamy. Wiecie co? No niech mają. No tu. Oj, tu parte to. Ile tu ma w ogóle miejsc? 10. Posterunek 10. To 25. Taki większy. No jest dosyć duży wskaźnik przestępstw. Ale wydaje mi się, że tutaj postawienie komisariatu już policji, czyli coś większego. O, może taki. Patrzcie. No tu dawaj. Takiego o. Niby to jest drogie. Niby drogie w utrzymaniu, ale to będzie miało ręce i nogi. Dlatego sobie tamto chwilę poczeka. To ja mówię. Puszczę to. Jeśli w ogóle jakieś uskoki są. Puszczę to tędy, tędy i tędy. Tutaj wzdłuż tego uskoku. I wzdłuż tego uskoku jakiś tam przemysł sobie zrobię, ale w taki sposób, żeby tutaj ta droga była z jednej strony otwarta. No nie wiem, w każdym bądź razie tak. To jest główna nitka. To będzie główna nitka. Pociągnę. Tylko że właśnie zrobię sobie chyba to w taki sposób, że to będzie nacjonalka, czyli potocznie mówiąc droga krajowa. Patrzcie, tutaj się wszystko idzie w tę stronę i wiecie co, ja tutaj z tej strony zabudowy zrobię sobie chyba, wiecie co, dzielnice zwykłe. Tutaj pod górę nie będę szedł, bo to nie ma sensu. Tu jakiś park może stworzę. O, tu będzie myśl. Stworzę park, ale to ja mówię później, bo chcę to odblokować. Dlatego, żeby tu mieć połączenie już z tą autostradą i zrobić taką magistralę. I wtedy być może poszerzyć tą zabudowę, znaczy tę drogę tutaj. Dobra, mamy to, hajs się robi, zaraz będzie zrobiony jeszcze bardziej, gdyż albowiem ten tutaj chce, wiecie co, może więzienie pierdyknąć? Nie, więzienie jest za drogie. Miejsc w radiowozach mamy ten mało. No, a może właśnie. Nie, wiecie co, dam sobie jednak ten komisariat, dlatego że pojemność więzień mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak dam sobie to, ciekawe ile mi wzrośnie tych miejsc. 160, świetnie. Dokończę więc sobie zabudowę w tym kierunku. Pyk.
Wiecie co sobie. A nie zatrzymuję. Dobra, tu sobie połączę i dam to. Jaki brak funduszy? Co mnie tu? Nie ma żaden brak funduszy. Nie oszukacie mnie. Wody mam, prądu mam. Jakich jeszcze usług tu potrzebujemy? Nie wiem, bo potrzebujemy przede wszystkim hajsu, którego nie mamy tutaj. Ale to nie jest problem. Bym nawet powiedział. Dobra, zróbmy sobie to tutaj. Pyk drogę. Pyk. I teraz tak, zakręty, dam to sobie tak. Pyk. I dam to sobie w ten sposób. Troszkę tu będzie pokręcone, ale tak ma być. Tak ma być, więc nie będę z tym walczył. Bo niestety tu się za wiele nie da zrobić. Musi być to w ten sposób zrobione. Tak, straż pożarną by się kurczę, niby tam jest, mamy odporność, co czemu tu jest tak mało, a bo nie dosięga ten, dobra, tutaj też niby jest, niby nie jest, ale jest ok. Policejskie mamy, tak, szkoła średnia, no, biblioteki raczej jest tego mało. No, ale taką zwykłą szkołę jak najbardziej chcę tutaj dać. Szkołę zwykłą, no podstawowa, jak widzicie, już tych uprawnionych jest coraz więcej. Szkoły średnie mają dosyć ok. A może właśnie średnią dać. Wiecie co, ja chyba dam tu szkołę, drugą szkołę średnią. Z tego względu. Tak, tylko że właśnie ona jest dosyć duża. Tylko ta, właśnie, zaraz wróć, bo ja tu zrobiłem takie ładne, kurde, fajne, śmieszne rzeczy. Ale nie połączyłem tego z żadną. Ale dobra, kurde. Dobra, wiecie co, ja tu muszę jednak troszkę przerobić, bo jak widzicie, cholender jasny, nie tu się. Dobra, i tu. O, dobra, tu będzie jasne osiedle i tak sobie zrobimy. Nie wiem, jak to będzie funkcjonowało, tak szczerze powiedziawszy, ale mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, szkoła średnia, dostępność mamy dobrą, tu mamy dobrze względnie. Chwilę sobie jeszcze poczekam na odłożenie hajsu na tą szkołę średnią. I wydaje mi się, może podstawówkę tu pierdyknąć, jak szkoła średnia. No, chwilę jeszcze. Hajsu leci na szczęście szybko, więc nie ma z tym problemu. No dobra, szybciej, 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 szybciej. Bije, 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 bije. No, dobra, dam to może. Dam to chyba bardziej, wiecie co, tu. Tu, tutaj to dam. Pyk. Jak jest z medykami? Medycy są tak też sobie. Więc też dam to gdzieś tutaj, w tym miejscu, taką mało, małą kliniczkę na samym końcu osiedla. A może nawet nie osi, nie końcu, tylko gdzieś tu. Bo tak tutaj mogę dać. Mogę dać, ale mi wejdzie na tereny zabudowy, więc ją dam tu. Jak najbardziej, ile to dychy kosztuje, więc kolejne wydatki niestety. Usługi pogrzebowe na razie jest ok. Trochę spadła temperatura, widzę. Dobra, mamy to. Idziemy teraz w zabudowę mieszkaniową, tylko że właśnie kurczę, widzę, że to muszę robić cholera ręcznie, bo gdzieś tutaj chcę wskakiwać jak uparte. Dobra, pik, 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 dawaj mnie te bloki. Bloki stawiamy, kurde, nie ma co. Dobra, pik, 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 tu pewnie nic tam raczej nie powstanie, bo coś bardzo, bardzo małego. Pik, 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 pik. Pik, 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 pik. I tutaj ostatnie bloczki. Tyk, tyk, tyk. I mamy kolejne osiedle. Jak wygląda sprawa dzielnicy? Dzielnica sięga, ale jeszcze ją troszkę tu poszerzę gdzieś o dotąd.
A nawet i wiecie co, dotąd. Dobra. Mamy to, buduje się. O, pierwszy bloczek powstał. Nawet wysoki, ładny, więc jest ok. No i co chwilę musimy poczekać na to, aż zbieramy hajsu. Bierzemy się za przebudowanie troszkę strefy przemysłowej, żeby odciążyć tam ruch. No, wstaje kolejny dzień, tu się wszystko ładnie rozbudowuje i wiecie co, jak tak sobie myślę, że jeśli to mi się uda zrobić, to by było generalnie spoko, tylko tak, jak to rozwiązać? Trąbka? Powiem szczerze, że jest to dosyć ciasno, jest ciasno i nie ciasno, jak w ogóle wyglądają węzły? Koniczyna nie, ale coś takiego to jest kurde wciul duże. Mi się średnio widzi coś takiego robić. Z drugiej strony jest szansa, że ja to tu połączę. Będzie miało fajne połączenie. No właśnie. Zobaczcie, ile to miejsca zajmuje, ile tu koszt budowy jest. Czy ja chcę coś takiego wielkiego stawiać? Nie wiem. Powalczę trochę z koniczyną. Uda się, to się uda. Nie uda się, to się nie uda. Tylko tak, czy jestem w stanie tutaj. No przede wszystkim myślę, żeby tu muszę pierdyknąć rondo. Takie. Tylko tak, przede wszystkim pauza. Chociaż nie, powoli czas może lecieć. Mnie tutaj nie goni. I tak. Kurde. Pyk. Na środku tyk. I tak. Dawaj mnie to. Kręcaj. A idźmy z tym. Pyk. Mamy rondo. Względnie jest sprawne, powiedzmy. I teraz tak. Czy ja jestem w stanie. Jestem w stanie to zrobić, tylko że kurczę. Jak to cholera rozwiązać? Mam troszkę dylemacik, wiecie co? Zrobię to inaczej. Zrobię to. Tak. Przede wszystkim 400. 400. I tak, i zobaczę, jak daleko jestem w stanie zrobić inaczej. To będzie węzeł, jest węzeł. Zrobię to tak i tak. Gówno tam nie wyszło mi jeszcze raz. Muszę tam mieć podgląd tu. Tak, i czy tu jestem w stanie zrobić? Nie chcę tu, chcę tu, no. Gówno. Jeszcze raz. Cały hajs wydam na przerabianie tego, zaraz się okaże. Dobra, dajmy tak. Dajmy tutaj podwójną szerokość. Niech będzie zapas, kurczę, na tam ten. I dobra, tu miarkę mamy zrobioną. Okej. Okay. Dajcie mi chwilę pomyśleć, jak to cholera rozwiązać, bo tu już łatwe było. Wiecie co, ja to muszę. Tak, szkoda, że mi nie pokazuje wysokości, ale muszę chyba coś koło tego dać. Pyk. I wiecie co, i dać. Tyk. Jest to cholera wysoko strasznie, wiecie co? Nie wiem. Jeszcze raz spróbuję. Na wyższej wysokości, jak to wygląda. Cyki. Dobra, wiecie co? Na razie mi nie przybliżaj, bo ja tu chcę zrobić coś takiego. Jak to wygląda? Jest ok, dobra. Dobra, do wszystkiego mi przybliżaj. Daj troszkę zapasu. Ok, dobra, mamy to.
I teraz tak. I teraz właśnie się zaczyna to trudne, nie? Bo przede wszystkim muszę zrobić coś takiego. Kurde, jak? Albo zaraz, a jak tam złapię? O, złapało, świetnie. Tylko teraz tak. Odtąd. Nie wiecie co, jeszcze raz. A tam odkąd to już zajęte. Tu jest zajęta tam. Nie, tu muszę chyba odtąd jednak. Dobra. O, dobra, jednak musi być to tak. I teraz tak. Cyk. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, idziemy tu. Powyginane to, jak nie powiem co, ale chyba tak ma być, wiecie. Nic z tym nie damy rady zrobić. Co ja tu jeszcze sobie przedłużę o jeden i cyk, cyk, cyk. O, i jestem w stanie to wyrównać. Jeśli miałbym być szczery, średnio jestem zadowolony z tego efektu. No ale nie ma tragedii. Dobra, tu jeszcze tak, zmniejszmy liczbę węzłów, znaczy liczbę pasów, żeby ta droga była, jakby to powiedzieć. O, dobra, zrobię to sobie tak, żeby tu nie robiły się korki, nie? Bo jak tutaj się jeden pas odjeżdża, zawsze nie będzie tutaj zmiany pasów generalnie niepotrzebnej. Dobra, dajmy to tak. No tak jak mówię, no nie będzie to jakieś mistrzostwo świata, jeśli chodzi o projektowanie dróg, ale nic z tym nie poradzimy bez modów niestety, bo pamiętajcie, że gramy bez modów. Jak w komentarzach zobaczę, że tutaj były te takie wtyczki, są i w ogóle do tego powinieneś tak zrobić. Wiem o tym, że tak powinienem zrobić, nie trzeba mi o tym przypominać, jestem debilem, po prostu tak jak mówię, gramy bez modów. Bo mody blokują, że tak powiem. Nie wiecie co? Tak patrzę, co mi tu wyszło i co tutaj mógłbym osiągnąć. Dobra. Dobrze jest, nie trzeba psuć. Zrobimy teraz tak. Chciałem powiedzieć, że tam jest po prostu. Wyszła mi szkarada nie z tej ziemi, ale niestety nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Dobra, pyk. No wyrówna mnie to. Dobra. Dobra, pyki. Pyk. Cyki. Cyk, dobra, cyki, cyk. Dobra, pyk, 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 pyk. Jeszcze to tak. Niech to wszystko idzie w jednym kierunku, idzie w jednym kierunku, jest ok. I teraz tak, tak jak powiedziałem, nacjonalkę będziemy budować, więc potrzebuję wyjazdu. I w tej, kurde, w tej sytuacji myślę, że można to pokasować. I wiecie co, ja tak sobie myślę, że to wszystko to mi w sumie nie jest do niczego potrzebne. Dlatego, że średnie drogi, jak ja sobie. Kurczę, właśnie. Tu potrzebuję dwóch pasów. Czy ja chcę robić zwężenie? Pewnie nie, ale. Dobra, dajmy coś takiego. No i spróbujmy, zobaczmy co mi z tego wyjdzie. Najwyżej będę budował jeszcze raz. Pyki, pyk. Pyki. Aha.
Właśnie, więc może dajmy jeszcze. No jedźmy. No, tyki. Pyk. O! Jest git, już. Już jest git, już jest ok. Szkoda, że tutaj kurczę nie mogę zrobić zakazu zawracania, bo troszkę mi to może przeszkadzać z czasem. Ale. Kurde, no. Dobra, powiedzmy, że mam to połączone. Nie wiecie, co jeszcze inaczej zrobię. Bo jak ja sobie zrobię to w ten sposób. O! To tu będą mieli nawrotkę, a tu sobie dam normalnie te. Kurde. Wygląda, kurde, nie. Nie. Co to kurda jest? Zaraz wróci. Stąd wiecie, co mi wyszedł pindol. Ale nie chcę, kurde, daj mnie tu. Co za. No, kurwa! Nie drażni się. Dobra, inaczej. Niech tam se czas leci. Wiecie co? Nie tak, o, pyk. A tu zrobię wjazd. Tylko tak, podmianka. Podmianka. Będzie nawrotka. I tak tu. I łącz mi to. Inaczej. No, delete. O. Tu niestety muszę się zakrzywić. Co mi tu kurde na wychodziło? Ja nie wiem. Chyba jabłonki. Kurde, to było fajnie mi to wyszło. Czemu ja kurde tworzę jakieś farmazony w ogóle? Co to kurde jest? Dobra, jeszcze raz. Nie wiecie co, bo to kurde. Szczerze powiedziawszy, to mi się przestaje podobać. Nie podobuje mi się to, co tu się tworzy. W ogóle idźmy z tym dotąd. Dotąd. I tak, w ogóle. Dobra, pauza. Niestety tu jest krzywo, bo tak ma być krzywo. Dobra, idziemy. Tak. Raz, dwa, trzy. Nieduże rąb dodam na trzy po prostu. O, dotąd. Pik, pik. Aj, gówno tam by nie wyszło. 3 na 3. Dobra, dajmy teraz. No, chyba będę musiał dać jednak ten typ ronda. Pik, 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 pik. Wróć. Pik, pik. Co to kurwa mi wyszło? Idźmy z tym. Ja mi to dzisiaj chyba nie mam swojego dnia, wiecie, bo coś mnie to topornie idzie, to budowanie. Chyba mam nauczkę. Nie żreć przed nagraniem, pamiętajcie. Na górniaka, bo inaczej gówno wychodzi z tego. Dobra, cyki, cyk. Gdzie to mnie tu? O, dobra, łączy. Pyki, pyk. O. I chyba nic z tym więcej nie zrobimy, bo cyk. Idzie to jest w ogóle ta? Gdzieś tam, dobra. Cyk i idziemy. O tak.
Dobra, środek kasuje. No, co tu się stało? Czemu to nie jest połączone? A, pewnie wiem dlaczego. O, właśnie. Pik, pik. O, teraz jest ok. No, dobra. Tu idą dwa pasy, dwa pasy, dwa pasy. Niech to będzie tak. Czy ja chcę tutaj? Nie. Chcę zrobić coś takiego. Nie. Niech to się tak rozchodzi. Niech to się tak rozchodzi. Dobra. No i dobra. Chyba mam co chciałem w końcu. Po wielu latach prób się udało. Dobra. Teraz tak tu będzie szła normalna droga. Gdzieś o. Dotąd i połączę to już drogą krajową. O. Dobra, i dotąd będę chciał na razie przynajmniej rozbudowywać dzielnicę przemysłową. Tak jak patrzę, wiecie co? Tak mi się wydaje, że ta krzyżówka tutaj nie będzie raczej potrzebna. W ogóle tak już widzę, że czas nagrania się powinien skończyć. Ale już dokończę tutaj teren, pobuduję się tak. Dobra, tu jest, tu jest, tu jest. Nie, wiecie co, ja to muszę niestety tu dociągnąć z tego względu, że tędy będzie główny ciąg komunikacyjny do strefy przemysłowej. Tu i tak, i tu będę chciał jednokierunkówki jednak porobić. Ale tak jak mówię, to już jest koniec odcinka generalnie na dzisiaj. Dzięki, że ze mną wiecie, co byliście. Cieszę się, że cały czas ze mną jesteście, bo dalej te liczby, które robicie na odcinkach, to jest po prostu dla mnie jakiś kosmos i rzecz niewyobrażalna. Cieszę się, że ta seria wam siadła. Co więcej mogę powiedzieć? Tak jak mówię, cieszę się, że ze mną jesteście. Pamiętajcie o łapeczkach w górę. Pamiętajcie o subikach, o wszystkim, co tam trzeba kliknąć pod odcinkiem. Oczywiście komentarze też są bardzo mile widoczne. Pamiętajcie, żeby nie pisać komentarzy o tym, że to była być prosto i w ogóle tam wody musisz pościągać, bo nie gramy na wodach. Tyle by było na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego. Pajo, hej.